kolorowe włóczki. Kolorowe włóczki, z których możemy tworzyć między innymi dziergać dzianiny w technice entrelaka. Mam 5 segregatorów, muszę założyć okulary, by Wam o każdej z nich coś powiedzieć, bo entrelaka możemy tworzyć i na zimowych włóczkach, czyli takich, gdzie mamy w składzie wełnę mohair, alpakę i tym podobne, albo bawełna, len, wiskoza, wszystko się nada. Można też z jednokolorowej zrobić entrelaka, ale według mnie najfajniejsza zabawa i najcudowniejsze emocje patrzenia na dzianinę, która jest tworzona z włóczki. Patrzymy sobie na motek. Nie mamy pojęcia, jak to się ułoży, jak się to będzie dziergać, jak to się nam to zaczyna układać, to wtedy są super emocje i jeżeli lubicie taką ciekawość, a co za zakrętem, to właśnie w tej technice z kolorowymi włóczkami jest efekt murowany. No i mamy segregator numer 1. W segregatorze numer 1 mamy włóczka Cocolle. I teraz w tym momencie będę wymieniać włóczki, jakie mamy tutaj zgromadzone i mówić, co można by z tego zrobić. Tutaj jest 100-gramowy motek, ma 220 metrów w sobie. I jeżeli chciałybyście zrobić taką bluzeczkę, popatrzcie na kolory. Taką bluzeczkę w typu korsarza z Akari, tylko z innej włóczki, to według mnie Cocolle jak najbardziej się do tego nada. I na taką bluzeczkę według mnie należałoby mieć około 3 motków takiej włóczki. Tę bluzeczkę, w której mamy tutaj tego entrelaka, a niżej mamy spokojnie przerabiany jersey, czyli tym jerseyem, że tak powiem, nabieramy treningu i ciekawości, co będzie dalej na tym karczku się działo. Więc Cocolle jest to mieszanka od ISPE, bawełny i akrylu. Oczywiście, że z włóczki Cocolle możemy z włóczki Cocolle możemy nie tylko bluzeczkę wydziergać, ale i na przykład kocyk tą techniką, bo technika entrelaka nada się w 100% do wydziergania koca. Link do włóczek, które tutaj będę omawiać, będzie w opisie pod filmem, także spokojnie sobie klikniecie i zobaczycie. Merino 100. Włóczka Merino 100 od firmy ISPE, jest to 100% wełna Merino, a tu jest akurat wersja wielokolorowa. Zobaczcie, tutaj się w środku motka dzieje, dlatego tutaj ten motek trafił, bo właśnie na technikę entrelaka to jest bardzo dobry wybór w ekonomicznej cenie. Merino 100 ISPE w wersjach wielokolorowych. Jeden motek 50-gramowy ma 100 metrów, no tak, oczywiście, że on musi mieć 100 metrów. Przeznaczony jest na druty pomiędzy 4 a 4,5. Jeżeli dziergałybyście poduszkę, to ja bym na przykład, bo poduszkę też można z tego wydziergać, można wydziergać taką bluzeczkę, która była pokazana. Być może wtedy można by wejść jeszcze z tematem rękawa do tego, albo takiego rękawa, który dorabiamy samym jerseyem, czyli nawiązujemy do tego korpusu. Merino 100 to jest pozycja numer 2 w kolorowych włóczkach do techniki entrelaka. Tutaj mam segregator różnych producentów. Zobaczcie tutaj na kolor Merino 100 od ISPE w niebieskościach i zieleni. Nadałoby się bardzo, a szal, wyobrażacie sobie z tej włóczki wydziergany entrelakiem? Fajny pomysł. Włóczka VIP. Kolorowa włóczka VIP w kolorystyce limitowanej. To jest produkt firmy Lana Gatto. Mieszanka wełny merino oraz kaszmiru. 50 gramów ma 200 metrów. I tutaj i bluzeczka mogłaby powstać, chociaż jeżeli bluzeczkę byście chciały z VIP-a, to ja bym dodała do tego bardzo cienki mohair, żeby wzmocnić odporność dzianiny na użytkowanie, ale z samej jednej nitki można zrobić na przykład chustę techniką entrelaka albo szalik z włóczki VIP. Bardzo delikatna dla szyi. Myślę, że na szal z 4 motki to 800 metrów byłoby, czyli na szal 4 motki włóczki VIP. Włóczka Tempesta od firmy Lana Gatto. Mieszanka bawełny
i wełny. Na wersję korsarza, jak znalazł, czyli robimy jerseyowy dół, do przed biustem, przechodzimy na entrelaka, na którym dajemy sobie ażur, albo nie dajemy, co Wam w duszy gra, można same dziurki, jedną dziurkę powtórzyć w paru rzędach. I tutaj mamy, jest to włóczka, która ma, już Wam mówię, ile ma metrów, 50 gramów to 100 metrów i przeznaczona jest na druty w okolicy 5. I też kolorystyka jest taka stonowana i nadałaby się spokojnie na różne entrelakowe szaleństwa. Maxi Soft. Kolorystyka limitowana. Czasami patrząc na motek już będziecie wiedziały, że coś się, że może wyjść bardzo fajna dzianina z entrelaka. Maxi Soft 100% wełna merino. Tutaj mamy 50 gram 90 metrów. Również widzę ją w entrelakowym szalu albo kominie, może być, tylko to już byłoby potężne dzierganie koca. Na koc raczej poszłabym w kierunku włóczki Asian od tej samej firmy Lanagatto. Jest to produkt, który byłby korzystniejszy cenowo, bo tutaj mamy dodatek akrylu wprawdzie, ale na przykład do wyprodukowania etui na poduszkę albo koca byłoby ekonomiczniej cenowo. 70% wełny i 30% przepraszam, akrylu, 50 gramów 91 metrów, druty numer 4,5 do 5, no i tutaj według mnie to się zgadza, więc to jest Asian, również dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych, jest to kolorystyka limitowana, czyli jak się skończy, to już nie będzie. Co jest w firmie Atelier Citron, co się nadaje na entrelaka? To pierwsze, co mi wpada w głowę, to Intermezzo, czyli jest to mieszanka wełny, merino oraz poliamidu. Jest to super wash włóczka, 50 gramów, ma 130 metrów i nadaje się na wszystko, co byście chciały sobie wyprodukować z techniką entrelaka. No pierwsza moja myśl, chusta. Piękna taka jesienna chusta, taka trochę mroczna za sprawą tej czerni, ale tutaj mamy i limonkę, i brązowy, i turkusowy, nam rozświetlą to. Intermezzo, następny wybór. Jak już pokazałam Wam te moje prace z entrelaka, to widziałyście, że to jest większość produkcji moich pochodzi z włóczek Noro, bo Noro jest stworzone do entrelaka, do budowania z elementów, te kolory wtedy się układają w sposób nieprzewidywalny i to jest właśnie ta największa emocja, jaką niesie z sobą dzierganie. Tutaj ten motek to jest włóczka Tasogare. Jest to mohair, jedwab i wełna, 150-gramowy motek, ma 375 metrów. I posiadając taki motek, według mnie, można wydziergać komin techniką entrelaka. Na przykład, albo na szal, jeżeli chciałybyście mieć taki szal, taki nie za szeroki, no to z jednego motka nie wiem, ile tego szala by wyszło, trzeba by przetestować i zrobić, ale posiadając dwa motki, to już miałoby się bardzo dużo włóczki i można poszaleć. Letnia wersja entrelaka może powstać z wielokolorowej, na przykład bawełny. I tutaj jest Quattro Degrade, produkt firmy Lankyans. Motek 100-gramowy, ma 240 metrów, przeznaczony jest na druty 3-4. Do korsarza, czyli bluzki, w której mamy korpus jerseyowy i karczek, który jest entrelakiem. Cudowny wybór, ponieważ będzie to letnie. Segregator numer 1. Omówione, a przynajmniej wyjęte i wiecie, że takie włóczki we dziewiarce możecie nabyć. Mnie aż korci, powiem Wam, by na druty narzucić ten pestę, bo ona ma fajną grubość do entrelaka i zobaczcie, jak się ta kostka układa. To jest świetne, według mnie, świetna włóczka. Ten segregator ma mało motków, ale on jest duży, bo tu wszystkie motki są niczym poduszki. No to ciach, to wyjmujemy te motasy. Pierwsza pozycja, Magnolia. Magnolia, włóczka
która święci swoje triumfy za sprawą naszych pączek, które wydziergałyśmy. I powiem Wam, jaka mi myśl do głowy przyszła, by takie pączo, które Danusia zarządziła, dziewczyny, dziergamy pączo w formie szalika i je łączymy, gdyby zrobić taki szalik w entrelaka i zszyć go i wtedy jeszcze dorobić jakieś wykończenia, i-cordy, chwosty, czyli ta hulajdusza, którą każda z nas podpisała się, to dziergałam ja, techniką entrelaka, takie poncho, więc entrelak według mnie nadaje się na poncho. Magnolia, duże motki. Z dwóch motków ja zrobiłam poncho, a nawet nie jest, jeden motek i pół, czyli według mnie dwa motki wystarczyłyby na takie poncho. Następna włóczka to jest włóczka Cloud. Jest Cloud i Cloud Tweed. Tweed, bo ma wstawki, takie czarne panterki. Widzicie to? Jak to świetnie wygląda. Ten multicolor, który płynie z motasa, bo to nawet nie motek, to nie moteczek, to jest motas. To jest właśnie wersja Tweed. 100 gramów, ma 260 metrów. A tutaj mamy Cloud. I ma 100 gramów, też 260 metrów, druty numer 7, tutaj też druty numer 6 do 7. I według mnie z dwóch motków można by stworzyć chustę entrelakiem, poncho, no już nie wspominając o bardzo przytulnym jesiennym kocu. Za oknem brzydka pogoda, my pod kocykiem o takim, takim kolorze, z herbatką, robótką jakąś inną. Żyć, nie umierać, prawda? Włóczka Orion. Również pozycja, która na kwadraty, na prostokąty entrelaka nada się doskonale. Orion, włóczka Super Wash. 100 gramów, ma 270 metrów. Włóczka Orion, włóczka Cloud, to są ten sam surowiec użyty do produkcji, tylko ma inne farbowanie. W Cloud zmienia się szybko. A w Orion zmienia się płynnie i mają takie dłuższe, możemy się dłużej pocieszyć jednym kolorem, zanim nastąpi drugi. Jeżeli miałybyście dwa motki każdej z tej włóczki, to można sobie wydziergać, popróbować technikę entrelaka. Segregator numer 3. Zobaczcie, jak tu się pięknie dzieje. Bergen. Bergen to jest włóczka, która jest, a ten kolor to jest totalny antydepresant. 50 gramów, ma 120 metrów, przeznaczone jest na druty 6-7 i to jest prawda. Według mnie, jeżeli dziergamy dzianinę, nie czapkę, bo czapka może być na mniejszych, to jest 6-7, jest ok. I to z jednego motka można sobie wydziergać czapkę, ale my tutaj o entrelaku, więc tutaj zmienia się intensywność, jest inne tło, na pomarańczowym są żółte kropki, później na żółtym są pomarańczowe kropki. Niezwykłe doznanie dziergania jest z Bergena, a jeszcze większe znoszenia, więc ja tutaj bym Bergena raczej nie, to jest alpaka głównie w składzie, 93% alpaki super fajnie i 7% poliamidu. Patrzcie, tutaj jest skład. Przyniesione są trzy kolory, bo one są tak cudne, że trudno było wybrać jeden. Zresztą za każdym razem jest. To jest kolor zorzy polarnej, jak to Julia kiedyś nazwała. Kolor 02 z włóczki Bergen. Granatowo-zielony. Kolorystyka się tutaj zmienia. Owszem, zmienia się w zakresie dwóch kolorów, ale się dzieje i to później widać w dzianinie. Włóczka Bergen, włóczka Snowflake, to jest również bardzo lubiana przez Was włóczka, szczególnie na dzianiny dziecięce, bo w formie czapki, jeden motek to jest jedna czapka, na druty numer 6-7 i to jest mieszanka wielu włókien, bawełny, alpaki, poliamidu i wełny i ona się pięknie układa w dzianinie. Spróbujcie Snowflake, spróbować jeden motek na czapkę, to przecież, a teraz czapki są bardzo na czasie. Włóczka Mystery, czyli ta włóczka, którą ja dziergałam tutaj, moją próbkę na 5, to jest akurat nie ten kolor, ale to jest ta włóczka, która była, i to jest prostokąt, jest na 5 oczek. Z włóczki Mystery. Mystery to jest w głównym udziale 92% wełna merino i 8% poliamidu. 50 gramów, ma 110 metrów. Włóczka
która się nazywa Mów 6 Plyt. Czyli, i tutaj zobaczcie na motek, tutaj również układ kolorów pozwoli na budowanie prostokątów entrelaka, w którym każdy z prostokątów ma szansę być tym swoim kolorem oczywiście. To też należy sobie popróbować, bo w Mystery kolory się zmieniają dosyć szybko. I to widać na tych mojej kosteczce, one były na 5 oczek, ale tutaj kolory się zmieniają rzadziej. Prawda? Zwróćcie uwagę. Więc jeżeli chciałobyśmy tak wycyrklować sobie, żeby jeden prostokąt był przynajmniej taki typowej zieleni, a później ta zieleń przechodzi już w inny kolor, to musimy sobie troszkę popróbować i to nie ma gotowej recepty, że ja Wam powiem, róbcie prostokąt na 15 oczek i będzie dobrze. Nie, to trzeba popróbować sobie i też mieć świadomość, co chcemy wydziergać. I nie zawsze taka tendencja, by jeden prostokąt był w jednym kolorze, wyjdzie cały dzień na zdrowie, czyli będzie taki efekt wow, bo czasami może być tutaj, zobaczcie, tutaj jest żółte trójkąty, mam ich kilka, ale później to widać, że tu później wchodziła już limonka, później tutaj turkus. To się tak odbywa właśnie, że on trafić w to, na przykład tutaj jest cały turkus, prawda? Tu widzicie, w tym jest cały turkus. I ten turkus jest tu, ale na końcu już jest tu. Więc dlatego mówię, że to jest takie nieprzewidywalne. Piękny kolor, słuchajcie, to jest według mnie najpiękniejszy kolor z tej włóczki, według mnie. 100 gramów to ma 270 metrów i na, jeżeli chciałbyście dziergać chustę, to myślę, że dwa motki, czyli 540 to jest troszkę mało, więc według mnie chusta entrelaka powinna mieć 3 motki tej włóczki. Segregator numer 3 zakończony. Segregator numer 4, zobaczcie jak to wygląda. Jak nie kochać włóczek, jak one są takie piękne. To jest włóczka, która wychodzi już tak powoli z oferty firmy Lankier. Jest to Jawohl Magic de Grade, ale mamy jeszcze trochę kolorów i z tej włóczki wychodzi piękna kostka entrelaka. W internecie możecie znaleźć naprawdę wiele wykonań. Na naszej stronie chyba też takie mamy w pracy w galerii. Z tej włóczki są przepiękne prace chust, w których tylko jest prostokąt, ale powtarzany i ta włóczka ukazuje swoje piękno. Z jednego motka wyjdzie chusta z Jawohl Magic de Grade techniką entrelaka, ale będzie niewielka, więc lepiej mieć dwa motki. Linello, powiedziałabym włóczka instytucja, bo jest w ofercie firmy Lang już kilka sezonów i ciągle zachwyca i ciągle nowe dzianiny z niej tworzymy. Nadaje się na entrelaka jak nic, na letniego entrelaka, na bluzeczkę typu korsaż, która będzie cieńsza oczywiście, no bo tutaj druty numer 4 to będą maksymalne druty i tu będzie inny odbiór byłby tej bluzeczki, ale no widzicie, połączenie turkusu z fuksją, poezja. Merino 200 BB kolor. Od razu zaglądam do środka i patrzę. Entrelak jak najbardziej, chusta jak najbardziej. Powiedziałabym, że posiadając dwa motki tego, czyli mając 100 gramów, to jest 406 metrów i tutaj mamy, czyli można powiedzieć, że niewielka chusta entrelakiem z włóczki Merino 200 BB kolor wyjdzie. Ale lepiej mieć 3 motki, bo wtedy mamy 600 parę metrów szaleństwa kolorystycznego, limonka, żółty, różowy, chabrowy. Dzieje się, to jest numer koloru 553. Włóczka Lovis na entrelaka. Ha, oczywiście. Tutaj mamy zieleń, mamy rudy, pomarańczowy taki i tutaj jeszcze taki fiolet delikatny jest. Na entrelaka jak najbardziej. 50 gramów, 170 metrów, przeznaczona na druty 4,5 do 5. Chusta, jak najbardziej. Sweterek, taki z entrelakowym karczkiem, również. Włóczka Mille Colori Baby. 100% wełna merino, 50 gramów, 190 metrów. Na entrelakowe chusty, najlepszy wybór taki, jeżeli na przykład ta Was podgryza,
to tutaj też może, bo Merino, Mille Colori Baby może wrażliwe skóry podgryzać, może, ale w chuście to się tak tego nie odbiera jak w sweterku. Więc tutaj mamy kolor 56. Na chustę, trzy motki posiadając, będzie dobrze. Tutaj jest drugi kolor z tej Mille Colori Baby. On ma też inny układ pasków. Tutaj będzie częściej się zmieniał kolor, więc można mieć mniejszą kostkę. Merino plus kolor. Motki 100-gramowe. Zobaczcie, fuksjowy i pomarańczowy. Antydepresant jak we włóczce Bergen. Terapia kolorem jak nic. W dużej miękkości, bo to jest rodzina Wałęsa Merino w wersji Super Wash od Lang Yarns i to wiadomo, że to jest rzecz niegryząca, dobrze się nosząca i dobrze piorąca. 100 gramów, 180 metrów. No właśnie, z takiego jednego motka, no czapkę by można było zrobić. Jeżeli chciałbyśmy szalik posiadać, to według mnie na szalik entrelakiem należałoby mieć tych motków, myślę, że około 3, żeby było czym się otulić. Merino 120 degrady, to są motki 50-gramowe, jest to rzecz cieńsza niż Merino Plus. Motki są 50-gramowe i również kolorystyka pozwala na uzyskanie pięknej kostki wentrelaku. Tutaj mamy włóczkę Merino 150 grade. To jest motek, w którym mamy dużo różnych kolorów. Tu akurat jest niebieski, pomarańczowy, różowy. Włóczka Frida, 100% wełna od firmy Lang Yarns. Na entrelaka piękna rzecz. Na pewno by się cudnie to dziergało, bo Frida pięknie przyjmuje wzory. Tutaj już było o tym Mów, tylko był inny kolor, tutaj jeszcze jeden trafił. Mów 6 ply na entrelaka. Segregator omówiony. Jeszcze jeden mi segregator został. Zobaczcie. A w tym segregatorze mam takie pozycje. Już wyjmuję i już Wam pokazuję. Mam firmę Ispe, albo mam Yarnarda, włóczka, która się nazywa Ambiance. Firmy Yarnard przyniosą tutaj różne pozycje i bardziej przystępne, że tak powiem, w ekonomiczniejszej cenie, kiedy na przykład nie mamy za dużo, jeszcze nie wiemy, czy chwycimy bakcyla w dzierganiu entrelaka, chcę po prostu sobie spróbować niezobowiązująco, nie wydając na motek jednostkowo dużo, to Ambiance jest na to najlepszą odpowiedzią. Dzieje się w motku i będzie się działo też w kostce entrelaka. Włóczka Ispe Sierra Nevada. Wielokolorowa włóczka, gruba, mieszanka alpaki, wełny i akrylu. I tutaj entrelak również nam się fajnie ułoży, to widać jak się patrzy na kolorystykę motka. I to będzie gruby entrelak, na koc by się nadało właśnie, taki z Sierra Nevada od Ispe. Ispe ma również w ofercie włóczkę Pirenei. Pirenei na entrelaka nada się, to są motki duże. To jest motek 150-gramowy, ma 300 metrów. Zobaczcie, tutaj jest i beż, i fuksja. I tam znowu jest beż. On cieniuje w zakresie dwóch kolorów, się odbywa to cieniowanie. Druty, to jest podane 6,5 do 7,5, ale ja bym tak nie szalała, że 6,5. Szóstka to jest według mnie maksymalna grubość na tę włóczkę. Z jednego motka by można było, to jest 300 metrów, spróbować zrobić na przykład poduszkę, na poduszkę otulenie. Albo spróbować więcej motków i na koc, albo na kamizelę, słuchajcie, kamizelę entrelakiem. Włóczka Aspen, wielokolorowa mieszanka wełny i akrylu od firmy Lanagato, 100 gramów, 350 metrów. Na entrelaka nada się pięknie, na chustę entrelakową nada się, byłaby to grubsza, taka zimowa wersja chusty. Proszę, następna pozycja, która nam jeszcze z tamtego sezonu została od firmy Lanagato, jest to włóczka z rodziny Fashion, czyli jednosezonowych,
Kurmajer. I tutaj jest, dzieje się o szlachetnym składzie. To jest szlachetny skład. Tutaj mamy duży udział alpaki. Już Wam mówię. 70% wełny i 30% alpaki. I to jest włóczka, która w technice kostki entrelaka ułożyłaby się bardzo ładnie. Puchate moteczki od Rico. Fashion alpaka super fajne. To jest takie piórko, takie jak to się tak dotyka, to jest rzeczywiście piórko, na grube druty, na szóstki przeznaczone. 50-gramowy motek ma 140 metrów, jeszcze są wersje 100-gramowe, one się nazywają wtedy big, mają dopis big, wtedy mają 280 metrów. No na przykład, no wyobraźcie sobie szal entrelakiem z tej włóczki. Tutaj się dzieje pomiędzy turkusem, brązem, tam jest znowu, turkus się pojawia w środku. Więc jest z czego wybierać według mnie, a jeszcze chciałam Wam pokazać taką inspirację. Inspiracja z gazetki, która się nazywa Noro wydanie 23. Zobaczcie, techniką entrelaka poduszki. Ta poduszka z tyłu jest dziergana jerseyem i jest w paski, bo wiadomo, że włóczki Noro ułożą się w paski dziergane jerseyem. A przód poduszki to jest piękna kostka entrelaka. I to jest model numer 19. Zerknijcie też tutaj, tutaj ta 20 to też jest entrelak. Ale tutaj zajrzę do tego modelu numer 19 i tutaj co można o tym powiedzieć? Przepis jest na dwie kolumny, ale jeżeli potraficie z moich filmów zrobić trójkąt i zrobić prostokąt, a następnie go zakończyć, to potraficie zrobić taką poduszkę. Tutaj należy nabrać 56 oczek na tę przód poduszki i każda z kostek jest na 8, na 8 oczek, więc tutaj też warto to wiedzieć, czy to jest na 8 oczek, tak, 8. No więc jeszcze tylko zajrzałam i to jest entrelak, zakończenie entrelaka i przegląd włóczek entrelakowych za nami. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam. Za uwagę dzisiejszą Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia, do następnego razu.